Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam stronę do zarabiania przez internet dla każdego, na której automatycznie możemy odbierać sobie pieniądze, które możemy sobie wymienić albo na PayPala, albo na kryptowaluty. Ja zazwyczaj tak sobie z tego skorzystam, ale tak samo te kryptowaluty można sobie wymienić potem na złotówki. Tak więc już bez przedłużenia przechodzimy sobie do ekranu mojego komputera i pokażę Wam, o co chodzi. Ale jeszcze taka mała informacja na sam start, ponieważ generalnie, jeżeli chodzi o jakieś takie dodatkowe możliwości zarobku, to tak samo zauważyłem pewną fajną sytuację na giełdzie Gate.io. Oczywiście link do niej znajduje się w opisie, gdzie po prostu różne nowe projekty, które startują na tej giełdzie, są w takim specjalnym startupie. Jest to taka dodatkowa funkcja na tej giełdzie, gdzie po prostu, jeżeli ktoś z Was ma tylko i wyłącznie minimalnie 10 dolców na start, może sobie brać w niej udział. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma tak samo jakiegoś VIP-a, to wtedy ma też większe możliwości, żeby odbierać sobie tutaj te darmowe tokeny. I dla przykładu, to jak widzicie, cały czas trwają różne projekty. Przykładowo tutaj jest taki projekt jak Times. To tak samo mamy taką informację, że ja już oczywiście go zasubskrybowałem, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was po prostu tutaj dołączy i ma na tej giełdzie minimalnie właśnie 10 dolców, to może sobie brać właśnie tutaj, jeżeli też nie ma tego VIP-a, w takim specjalnym Lucky Draw i dzięki temu też może sobie trzymać te darmowe tokeny. Jak widzicie, jeszcze tam sobie tylko cofnę. Tutaj no było ponad 1398 projektów, więc cały czas jest coś dodawane. W tym wypadku są 3 projekty. Tak samo tam był jeden wyżej dotyczący właśnie tych takich kryptowalut GT. No ale w skrócie, jeżeli ktoś po prostu chciałby sobie brać udział w takim projekcie, no to też mogę Wam powiedzieć, na czym polega ten cały Times. I to jest właśnie taki token ekosystemowy dla Dark Times i to są po prostu takie nordyckie gry PvP. No i tam po prostu zbiera się różne takie łupy, broń, no i walczy się do momentu, kiedy po prostu zostanie ten jeden zwycięzca. No i ten token po prostu będzie używany w tej grze, żeby tutaj zasilać różne te transakcje, kosmetyki, broń, pulę nagród i bonusy, więc tak samo można sobie w niego inwestować. Fajna opcja, za darmo. Tutaj też widzicie, że cały czas pojawiają się nowe po prostu projekty i można po prostu regularnie sobie tutaj wchodzić i próbować swoich szans lub ewentualnie mieć tą gwarancję otrzymania sobie tych darmowych tokenów na start. No a teraz my bez przedłużenia przechodzimy sobie dalej do właśnie tego filmiku i w dzisiejszym filmiku chciałem Wam przypomnieć o pewnej stronie, która się nazywa właśnie Honeygain. Link do niej znajduje się jak zawsze w opisie. Tutaj nowi użytkownicy mogą liczyć sobie na dodatkowe 2 dolce na start. Można też po prostu tutaj teraz, jeżeli korzystamy sobie z tej aplikacji z komputera, zarabiać sobie nawet 2 razy więcej, więc jest to ciekawa sytuacja. I w skrócie, ta aplikacja, bo tak samo ona może być na komputer i na telefon, polega na tym, że właśnie jeżeli zainstalujecie sobie takie specjalne urządzenie, które płaci Wam za wykorzystanie Waszego nieużywanego internetu, dzięki temu, jeżeli ktoś oczywiście ma internet nielimitowany, może sobie dodatkowo na tym coś zarobić. Ja tak samo mam w tym momencie włączony ten Honeygain. Jest to taka dodatkowa aplikacja, która tak samo nie kopie nam kryptowalut w tle, nie przeciąża nam komputera. Ja teraz mogę sobie na spokojnie nagrywać, jak widzicie, wszystko działa płynnie, no i po prostu korzysta z naszego nieużywanego internetu, więc oczywiście jak ktoś ma, nie wiem, limit typu 10 GB miesięcznie, no to raczej taki Honeygain może nie być idealną opcją, a jak ktoś z Was ma po prostu na przykład nielimitowany internet na kablu lub normalnie gdzieś tam indziej, no to w tym wypadku jest to ciekawa sytuacja, ponieważ my po prostu zainstalując tą aplikację na przykład na telefon, na komputer, zapominamy o niej, czekamy na wypłatę. I tak to mniej więcej wygląda. Więc tak jak widzicie tutaj, ja już mam konto od dłuższego czasu. Też regularnie pokazuję, że ta strona z wypłatami działa. W sensie ta cała aplikacja. No i teraz też dosłownie nazbieramy sobie około 18 dolców. Czyli to jest tak około prawie że 80 zł. Pokażę Wam, jak to się wypłaca. Bo można sobie właśnie tutaj wykorzystywać te po prostu środki na Honeygaina. I tam potem można sobie wypłacać to na PayPala. Ale jest też taki dodatkowy bonus na tym Jump Tasku. Więc ja sobie go w ten sposób wykorzystuję. I tak to w skrócie wygląda. Po prostu jak chcecie sobie pobrać tę aplikację, wybieracie sobie tutaj Download App i macie na Windowsa, na Androida, macOSa i na Linuxa, więc na wszystkie takie platformy. Niestety nie ma tutaj chyba na tego iPhone'a tych akurat aplikacji, no ale no tutaj jak ktoś ma Androida, to nie ma z tym żadnego problemu. No i tak w skrócie, jeżeli chodzi o no, po prostu wypłaty, bo to jest dla Was chyba najważniejsze, dlatego teraz muszę przejść na tą stronę tego Jump Taska i tam wszystkie te tokeny u nas się pojawiają. W tym momencie, jak widzicie, mam ich 17. Przechodząc sobie tutaj, mamy te całe moje konto, widzicie też moje jakieś ostatnie wypłaty z tego. No i po prostu nawet mam 19 dolców w tym momencie. Wybieram sobie opcję Payout. Mam do wyboru różne sieci. Mam też podłączony po prostu MetaMask. Jest to taki specjalny zewnętrzny portfel kryptowalut. Zwykle tutaj akurat na MetaMasku, jeżeli chodzi o sieć
No właśnie, Binance Smart Chain jest to i największa to prowizja, ale już jestem przyzwyczajony i sobie tam wypłacam. Bodajże chyba też mam te jump taski w ogóle na sieci Polygona, ale tutaj ja zawsze po prostu korzystam sobie, tak, mam tutaj trochę tego jump tokena. Właśnie zazwyczaj, jeżeli no, na PancakeSwapie sobie wymieniam, no, to korzystam sobie z tego BNB. Jest to dla mnie najprostsze, czyli taka specjalna sieć tych kryptowalut, więc dodatkowo no, liczę się z tym, że trochę większą tą prowizję transakcyjną sobie zazwyczaj płacę. Jest to po prostu związane z moją wygodą. Nacisnę sobie po prostu przycisk, że chcę to wypłacić i tak naprawdę już za dosłownie kilka sekund będę miał te jump taski, no dosłownie już teraz mam je na koncie. I dla przykładu, jeżeli ktoś z Was nie zna podstaw dotyczących rynku kryptowalut, to też polecam Wam ewentualnie się zapisać do takiego darmowego szkolenia. Link do niego też zostaje w opisie, żebyście wiedzieli, co to jest ten cały MetaMask i tak dalej. No to w tym wypadku zobaczcie, tutaj wchodzę sobie na taką specjalną zdecentralizowaną giełdę, jaką jest na przykład PancakeSwap. I w tym momencie wybieram sobie opcję oczywiście swap, czyli wymieniam sobie te kryptowaluty, ponieważ oczywiście ten jump token jest listowany na giełdzie. Jak sobie wpiszemy limy pyty, to ogólnie tutaj możemy zobaczyć, że jest on dostępny w sumie na PancakeSwapie, czyli na tych zdecentralizowanych giełdach głównie. Na CEX-ach go za bardzo nie ma. No i też wynosi on ogólnie 4 zł. Ja zazwyczaj staram się regularnie wymieniać tą kryptowalutę. Ogólnie też widać, że no w dłuższej perspektywie przynajmniej miesiąca, bo w ciągu ostatniego roku i tak dalej to no niestety spada. No to gdy dostaję sobie te po prostu pieniądze, wymieniam sobie je na kryptowalutę BNB. Jest to dosyć popularny, akurat no, popularny token giełdowy, więc też sobie no, najłatwiej, jak korzystam sobie z PancakeSwapa, to w ten sposób robię. Czyli wchodzę sobie w swap, wybieram sobie kryptowalutę właśnie tutaj limy pyty, czyli jump token, wymieniamy go sobie na BNB. Oczywiście tam też jest jakaś prowizja transakcyjna, no ale dzięki temu też potem ten token mogę bezpośrednio wymienić, gdzieś tam wypłacić na giełdę. Jump token teoretycznie jest tylko na tych właśnie zdecentralizowanych giełdach, więc w ten sposób sobie tutaj wybieram tą opcję i mamy informację, jak nam tutaj ten price impact zostanie wykonany. Też musimy zapłacić oczywiście, jak zawsze, trochę prowizji transakcyjnej. Zaraz na MetaMasku sobie tutaj to zobaczymy. Mamy tutaj różne informacje, żeby potwierdzić ogólnie ten cały kontrakt. Tak samo mamy informację, że za to no po prostu gdzieś tam 38 centów też musimy zapłacić jako te fee, czyli prowizja transakcyjna. I w ten sposób za chwilę tutaj już mi się wszystko ogarnęło. Dosłownie widzicie, to działa automatycznie. W ciągu kilku sekund, jakbym nie musiał gadać, to w ciągu dosłownie, no tak jak mówię, 15 sekund już bym sobie to wymienił, wypłacił. No i teraz mam tutaj, zobaczcie, te kryptowaluty już jako BNB, 0.06 BNB, bo trochę jeszcze tam innych tych kryptowalut miałem, tej ogólnie giełdy, więc tak to w skrócie mniej więcej wygląda. No i skoro teraz też jesteśmy w temacie właśnie tej kryptowaluty BNB, czyli oficjalnej kryptowaluty od giełdy Binance, taka mała informacja dla Was, ponieważ o tym no, wspominam na Discordzie. Jeżeli ktoś z Was ma znajomych lub sam po prostu mieszka gdzieś tam na tych terenach Polski, gdzie były ostatnie powodzie, polecam Wam zapoznać się z tą informacją. Oczywiście nie są to miliony, ale Binance właśnie jest w stanie Wam przekazać po 50 dolców BNB automatycznie. Do tego 1 października to będą te pierwsze środki przekazywane. Jak ktoś z Was po prostu jeszcze tam nie ma tego proof of address na giełdzie Binance lub też założy sobie szybko konto, to może sobie, jeżeli oczywiście będzie zweryfikowany jako osoba, która mieszka właśnie w tym miejscu, gdzie niestety były te powodzie, no to też otrzymać sobie 25 dolców w BNB i tak generalnie właśnie Binance przekaże do 1,5 miliona dolarów, czyli w tym momencie jest to ponad 5 milionów, prawie że 6 milionów złotych dla osób poszkodowanych. Oczywiście tutaj też widziałem jakieś tam komentarze na Facebookach, jak też inni ludzie o tym wspominali, że to przecież jest za mało i tak dalej, no ale tutaj po prostu też widziałem, że dużo osób też pomaga przy tej powodzi, jednak czasami no też no nie da się pomóc wszystkim, no i też nie ukrywając 50 dolców, to nie są miliony, ale też no Binance nie miało po prostu takiej sytuacji, takiego wymagania pomagać, więc oni sami siebie to robią, więc przekazuję tam informację, im więcej osób też będzie o tym wiedziało, no to dodatkowe te 200 zł tak naprawdę mogą komuś się przydać, nie są to oczywiście miliony, ale zawsze coś i jakaś pomoc od giełdy. Tak więc to byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze na sam koniec mogę Was oczywiście zaprosić, jeżeli ktoś z Was po prostu też chciałby podejść do zarabiania przez internet bardziej na poważnie, zachęcam Was do zobaczenia sobie tego filmiku, w którym dokładnie pokazuję pewien projekt, gdzie opisuję wszystkie opłacalne i bardziej zaawansowane metody na zarobek w internecie, bo tak jak pewnie się domyślacie, jeżeli chodzi generalnie o no, takie dodatkowe możliwości zarabiania jak ten Honey Gain, jak te startupy na Gate.io, no to nie są to sposoby, gdzie po prostu będziecie regularnie sobie zarabiać większe kwoty, a jak chcecie podejść do zarabiania przez internet bardziej na poważnie,
to polecam Wam zapoznać się z tym filmikiem. Trwa on około 20 minut, więc tak samo link do tego po prostu projektu zostawię Wam w opisie, żebyście się z nim mogli zapoznać. No i to byłoby na tyle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!